Dlaczego tutaj są napisy na tych oponach? Dowiecie się już niebawem. Dzień dobry Państwu, witajcie z Muzeum Samochodów Zabytkowych w Jasienicy Rosielnej. Myślę, że coraz ciekawsze się do muzeum staje i dzisiaj zabieramy Państwa podróż historyczną do 1915 roku. To początki motoryzacji. Zestawiłem tutaj ostatnio dwa samochody. Ford T z 1915 roku i Halmers z 1915 roku. Trzeba powiedzieć, że te samochody są jak niebo i ziemia. Są samochodami o przepastnej różnicy. Te samochody były produkowane 1908 roku i tak naprawdę ta produkcja szła dosyć wolno. Na początku, w tamtych czasach, w 1915 roku, Ford T, produkowany oczywiście w różnych wersjach, on kosztował $850, to była naprawdę wielka kwota, chociaż był to samochód dla ludu. Ten być może nie do końca dla ludu, bo jest to Peyton, pięciomiejscowy kabriolet, więc on mógł być dla kadry jakby starszej w przemyśle samochodowym dedykowany. Natomiast robotnicy czy pracownicy, których było tak, też stać po paru latach pracy na to, aby sobie taki samochód kupić. Dość powiedzieć, powiem o tym samochodzie trochę, że na początku produkcji $850, ale proszę sobie wyobrazić, na końcu produkcji, czyli po 20 latach od początku produkcji tego Forda T, oczywiście w wielu różnych rozmiarach, wyposażeniu, dzięki genialnemu rozwiązaniu słynnego Henry'ego Forda, czyli taśmowej produkcji, cena zeszła do niepojętnego poziomu, do $250. Niewyobrażalne. 850 zaczynamy, do 250 kończą. Mimo inflacji, mimo upływu 20 lat, samochód jest 2,5 raza tańszy. Niezwykła historia tego samochodu. Zwracam Państwu uwagę, nie wiem, być może to jest moja improwizacja, ale staramy się tutaj też zrozumieć niektóre samochody, bo sami wiecie, że to są pierwsze samochody i trudno było odgadnąć, co ludzie wtedy mieli na myśli. To się kiedyś rozwinęło do tego stopnia, że teraz te rozwiązania, niektóre prostsze, są zupełnie inne. No, proszę zobaczyć. Domyślamy się, że ponieważ ludzie mają sługi zwierzęta na różnej częstotliwości, to może to był sygnał do zwierząt, bo dla ludzi może wystarczył taki. Właśnie, nie wiemy tego, prawda? Ford 1915 rok w oryginalnym stanie, zestawiłem go z Halmersem. Halmers, nie pamiętam tego typu, tego Halmersa, ale jak to był samochód dla ludu, to był samochód dla miliarderów, nie milionerów, miliarderów. I tak naprawdę można wyczytać w encyklopediach, że jeździli tym samochodem, dokładnie tym, Rockefellerowie. Nie wiemy, czy najważniejsi, ale rodzina Rockefellerów. Gdyby Państwo zobaczyli, no to rozmiar to wiadomo, ale wykończenie, wyposażenie. Tutaj zaraz pan z kamerą porówna deskę rozdzielczą tego samochodu, opomiarowanie wszystkich środków, które się tutaj zastosowały, czy mechanizmów, i opomiarowanie tutaj. W każdym razie zupełnie inna jest całkowicie przestrzeń dla tego samochodu. Nie wiem dokładnie, ale on mógł kosztować 20 razy więcej. Proszę Państwa, to był tak naprawdę, nawiązując do dzisiejszych czasów, Bugatti. To Fiacik, nie umniejszając Fiatowi, ale to było Bugatti. Top, tego nic lepszego od tego nie mogło być. I taka ciekawostka tutaj, jeżeli chodzi o ten, sprowadzony z Kanady, on dosyć dużo kosztował, w oryginalnym całkowicie stanie. Mój kolega, pan Jasiu, który remontuje te samochody, no zaczął od silnika. On musiał wyjechać z garażu, bo był potrzebny. Ten garaż na tą zimę teraz z powrotem wjeżdża, będzie jakby dokończony remont. Zamontowany był zamienny gaźnik, ale okazało się, że w połowie bagażnika części były też inne rzeczy i także gaźnik. Naprawił go pan Jasiu, złota rączka, zamontował i mamy w oryginalnym stanie tego Halmersa, w pięknym stanie. Natomiast tutaj taka jest informacja i ciekawostka, że
To taka historia, którą ja tam akurat wymyśliłem sobie, ale proszę zauważyć, że jeżeli nawet samochód ktoś, miliarder, płacił 20 razy więcej, nie chodziło przecież o pieniądze, no to przecież mogłoby się okazać, że to są samochody, które były no, niedostępne dla większości ludu, ale dla takich bardzo bogatych ludzi nieistotne było, czy ten samochód jest drogi, czy tani. Chcieli go kupić, ale obawa była taka, że on ma dużo większe parametry, bardziej luksusowy jest, że może wpaść w poślizg. Bo co dla bogatych ludzi? Myślę, że nie tylko dla bogatych, ale dla ogromnej większości ludzi najważniejsze jest bezpieczeństwo. No więc przychodzi jeden z Rockefellerów, drugi czy trzeci i się okazuje, że ludzie się boją, że rozwija dużą prędkość, hamulce ma tylko tarczowe z tyłu i że wpadną w poślizg. No i ktoś tam kiedyś w Ameryce trafił, ja tutaj wykorzystuję ten motyw do tego, że jak przychodzą ludzie, którzy chcieliby no, poznawać te samochody, to przy okazji dowiadują się innych rzeczy. Ktoś wymyślił, genialny miał pomysł marketingowy. Proszę sobie wyobrazić, zwracam się tutaj do Państwa, że jeżeli teraz ktoś ma duży salon samochodowy w Nowym Jorku, wydał miliony i przychodzi jeden Rockefeller, bo najdroższy samochód świata, drugi, trzeci Rockefeller, żaden nie chce kupić, bo się boi, że wpadnie w poślizg, bo auto za szybko. Ktoś wymyślił niesamowitą rzecz. Trzeba nie tylko zrobić bieżnik na oponach, bo wiadomo, chodzi o to, żeby się lepiej trzymały, ale trzeba miliarderom napisać, że opony są przeciwpoślizgowe, non-skid. I to jest ten genialny pomysł. Nie zauważyłem tego bieżnika, bieżnik zauważyłem, ale napisu nie zauważyłem. Był tu ktoś z panów i mówi tak, proszę pana, tam coś pisze. Ja mówię, patrzę, Jezu. No i oczywiście Rockefellerowie przyszli w następnym tygodniu. Pan mówi, no nie, 10 tysięcy dolarów było do soboty, ale od dzisiaj jest 11. Państwo nie wpadniecie w poślizg, bo przecież pisze, że są przeciwpoślizgowe. No i zaczęły się Hummersy sprzedawać. Tak to wygląda z ludźmi bardzo bogatymi, którym zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie. To oczywiście przeze mnie wymyślona anegdota, ale mogłoby tak być. Cokolwiek by nie powiedzieć, genialnym było rozwiązaniem napisanie na bieżniku, że są przeciwpoślizgowe. Właśnie, dzięki temu lepiej się sprzedawamy. Zapraszam do oglądania, może jeszcze tutaj zwiedzający przyszli do muzeum, coś im powiem i ewentualnie jeszcze coś domówię. Dobra? Dziękuję bardzo.